oddajmy. Jemu pokoleń cię dary wzajem oddajmy. Oddajmy. Dobrze, jak się ludzie spotykają. Jak to dobrze, że podchodzą do siebie, rozmawiają. Jak to dobrze, że jest spokój. Bo to jest najważniejsze. Ja Państwu życzę na te święta, na ten przyszły rok, chociaż jeszcze pewnie będzie szereg innych okazji, wszystkiego dobrego, zdrowia i pokoju. Pokoju, wiary w to, co może być lepsze i patrzmy w przyszłość. Mam na sam koniec moje krótkie mowy, bo to nie chciałbym być głównym tutaj punktem programu, a są ważniejsze osoby i ważniejsze rzeczy ponadczasowe. Taki krótki cytat. Drogi Boże, przez cały dzisiejszy dzień do tej pory postępuję jak należy. Nie złościłem się, nie byłem chciwy, złośliwy, samolubny, zazdrosny ani uszczypliwy. Nic jeszcze nie wypiłem, ani nie fajczyłem. Nawet ani razu nie skłamałem. Jestem Ci za to bardzo wdzięczny. Ale drogi Boże, za chwilę zamierzam wstać z łóżka i od tej pory bardzo będę potrzebował Twojej pomocy. I proszę Państwa, te słowa przekonany napisał, czy powiedział Wojciech Cejrowski. To jest jego takie wystąpienie. Zastanawiałem się jeszcze z księdzem prałatem, rozmawiałem przed chwileczką, który tekst, bo miałem kilka przygotowanych, wybrać. Miałem tam taką parafrazę Marka Aureliusza, ale stwierdziłem księdze prałaty, że to będzie chyba ciekawsze. No i tak sobie pozwoliłem. Także wszystkiego dobrego, proszę Państwa, życzę w imieniu przede wszystkim Urzędu Miasta, w imieniu wszystkich urzędników, moich współpracowników, naczelników, inspektorów, podinspektorów, pracowników obsługi, administracji. Życzę wszystkiego dobrego również w imieniu Rady Miasta. Nie ma dzisiaj Pani Przewodniczącej, sytuacja rodzinna zmusiła ją do wyjazdu niestety, ale w imieniu Pani Przewodniczącej, w imieniu Radnych Rady Miasta Krajewo składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia wszystkiego dobrego i pokoju. To w tej chwili w tym trudnym świecie jest bardzo istotne. What can I do without you?
jest. But the fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow, let it snow. Zdawa pod śniegiem, panna zielona, i kurza jąca, nikocha mnie. Gdy deszcz mi śmierć,
Pędzić będzie światem. Czy ty wiesz, że twój chłopiec już pokona grzech i śmierć? Dziecko śpiące w twych ramionach. Tak skrócić i powiedzieć bez Boga ani do proga. To tak Cejrowskiego taka jest maksima, ale ona jest znana wszystkim nam. I dlatego to, co się tutaj działo przez te półtorej godziny, nikogo nie zmęczyło, bo to właściwie młodzież, przyszłość, nadzieja. Cieszymy się, że mamy tyle talentów i tak pięknych talentów. Kiedyś ja oglądałem ten program Dzieci Śpiewające i tam pani Edyta Górniak zapytała którejś, czy ty wiesz, skąd masz ten talent, od kogo masz? I ta dziewczynka tak się zamyśliła, a Edyta mówi, od Pana Boga. No właśnie, to wszystko jest od Pana Boga. Pan Bóg nie zrezygnował z żadnego z nas, przychodzi do nas wszystkich, każdego kocha, do nikogo nie ma pretensji i chce, żebyśmy się cieszyli. A ja dzisiaj słyszałem taką wypowiedź z Wilna. Pani mówiła, że motorem radości świątecznej jest śpiew kolęd. Więc zachęcam wszystkich do śpiewania kolęd w czasie świąt, bo to jest motor radości. Będzie w każdej rodzinie pięknie, radośnie. Będziemy cieszyć się. I ten śpiew tutaj, i te tańce razem ze śpiewem udowodniły, że tak jest. Trudno byłoby w blokach na przykład tańczyć, bo by sąsiedzi tam może coś złego myśleli, ale zobaczcie, ile jest tej energii u dzieci, młodzieży. My już starsi to tam możemy przytupywać, ale ta energia musi być dobrze poprowadzona, wykorzystana. Dlatego słusznie pan burmistrz mówi, że zanim się trzeba tak ładnie śpiewać, trzeba stać pod sceną, ale to ich zainteresowanie tych małych dzieci jest naprawdę imponujące i to trzeba wykorzystać. Moi drodzy, wszystkim życzę błogosławionych świąt, bo to dzisiaj rozpoczyna się oktawa przedświąteczna, tylko 8 dni do świąt, bardzo blisko, więc trzeba te 8 dni dobrze wykorzystać, a sprzątanie, gdyby było w takim stylu, jak tu zaprezentowano, to naprawdę nikomu by nie było trudne. Także radzę właśnie tak sprzątać, w takim entuzjazmie, nie narzekać, że tak niedobrze, tylko odwrotnie. Wszystko, co robimy, robimy z radością i z entuzjazmem. Tego entuzjazmu życzę, radości, błogosławionych, pięknych świąt, a teraz będziemy dzielić się opłatkiem, który jest wyrazem, że stanowimy wspólnotę, że nic do siebie nie mamy, żadnych pretensji nie wnosimy, nie żadnych żarów, wszystko przebaczamy. Jesteśmy jedną rodziną dzieci Bożych. Pan Bóg przychodzi do każdego z nas. I to przesłanie, to jest tego roku duszpasterskie przesłanie, bo rok duszpasterski pod hasłem idźcie i głoszcie. To jest ten rok duszpasterski, który myślę, że nawet tańce można głosić i śpiewem i wszystkim cokolwiek się da, byle to miało taki wymiar trochę głębszy i bliższy Panu Bogu.